I teraz dostałem dzisiaj film z zatrzymania Stewarta przez widzów. On leżał po prostu tutaj na podłodze i oni tam rozmawiali i go później w jakiś sposób tam przekazali policji. Z tego, co mi wiadomo, bo ja mam to nagranie, nie? No to on tam nie wygląda na poobijanego, po prostu leży w takim dresie i został przekazany policji angielskiej. I policja angielska tych chłopaków po tym, jak ich przekazali, tego Stewarta, no to chłopaki powiedzieli wszystko, o co chodzi i tak dalej. Chyba tam nawet pokazali jakieś nagrania i tak dalej. I chłopaki zostali puszczeni. Natomiast co dalej ze Stewartem, to nie miałem informacji, bo nie wiadomo też, czy policja polska już przekazała do policji angielskiej wszystkie dane. Natomiast pojawił się artykuł. I już wam tutaj go znajduję. Pełnomocnik. Ok. Mam taki artykuł. I artykuł jest taki. Stew pobity w Wielkiej Brytanii. YouTuber trafił do szpitala. Atak ma związek z Pandora Gate. Stewart Burton, znany w internecie pod pseudonimem Stew, został pobity przez Polaka w Wielkiej Brytanii. YouTuber trafił do szpitala. Atak miał związek z Pandora Gate i filmem innego twórcy internetowego Konopskiego. Informację przekazał portalowi mecenas, pełnomocnik prawny Stew. Sylwester Wardynga przekazał natomiast, że nie doszło do pobicia, a zatrzymania i przekazania w ręce policji. Mecenas Stew skontaktował się z portalem, by przekazać informację o pobiciu Stewarta. Całe zajście miało miejsce w Wielkiej Brytanii przed godziną 20. A napaści dopuścił się Polak. Został napadnięty w Wielkiej Brytanii przez osobnika polskiego. To stało się w miejscu publicznym. Został przewieziony do szpitala. Był kopany po głowie, był duszony. Jesteśmy na Google. Napastnik poza przemocą fizyczną stosował przemoc werbalną. Odnosił się również do filmu, który wypuścił inny YouTuber. Sprawca wyzywał go od P. Mówił, że mu wszystko powiedział Konopski na YouTube. Zajście miało zostać nagrane i przekazane do brytyjskich służb. Przy okazji ataku mecenas prosi wszystkich o powstrzymanie się od samosądów i wstrzemięźliwość w swoich reakcjach. Znaczy, że od orzekania o winie i ewentualnej karze jest sąd. I odmienne informacje z testa Fartęgi. Watachańczycy zatrzymali w sklepie w Luton podejrzanego, przekazali go angielskiej policji. Nie został pobity, a tylko zatrzymany i przekazany służbom. I teraz pytanie. Skoro trafił do szpitala i został przekazany policji, a chłopaki zostali puszczeni do domu i mi przesłali film, to według mnie to oznacza, że nie doszło do pobicia. Tak na logikę, nie? Natomiast może ja nie mam pełnych informacji. Ale według mnie, gdyby faktycznie pobili, no to i policja by ich też zatrzymała, żeby wyjaśnić sprawę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale może brakuje mi jakiejś informacji. Natomiast tutaj pytanie jest zasadnicze. Czy angielskie służby są poinformowane o całej sytuacji? Bo na przykład dziś dostałem informację, że od jednego z pracowników, że policja była w domu X pytać o Stewarta, nie? Więc to nie, jeżeli to, znaczy no chyba prawda, no bo przecież by mi nie skłamał ten pracownik. Więc to budzi taką wątpliwość, czy faktycznie to już informacje są przekazane do angielskiej policji. Ale nie, filmu nie pokażę, nie ma w ogóle opcji takiej, nie? Przemyślę to, ale na razie nie chcę pokazywać. Natomiast tam po prostu on leży na podłodze i tak dalej. Czy był bardzo przestraszony? Smutny. Tylko jeszcze zapytam tych chłopaków. Czy oni mi napisali tak?
Stu był cały przy policji, są tam kamery wszędzie. I tutaj mi mówią, że tam nie doszło do żadnego pobicia. No nie wiem, sprawa się wyjaśni. Natomiast dobrze, że on już jest w jakimś szpitalu i tak dalej. No i teraz pytanie, czy polskie służby się odpowiednio skontaktują, nie? Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie dalej wyglądało. Natomiast, też żeby była jasność, polska prokuratura pracuje nad tą sprawą, więc jeżeli Stu wyjdzie ze szpitala, czy coś takiego, a ktoś zauważy na ulicy, no to broń Boże, nie bijcie, nie? I tak dalej. No już tym się zajmują służby. Ja nie jestem upoważniony do pokazywania tego filmu, więc bardzo mi przykro. Ja tutaj nie działam na krzyki, nie mam 10 lat, żeby wam pokazywać. Natomiast jeżeli chłopaki powiedzą, że mogę pokazać i ta sprawa się wyjaśni cała, no to wtedy ewentualnie to pokażę. Natomiast teraz nie liczcie na to, że pod wpływem tutaj pokaż. To nie jest kurwa sensacja, żeby sobie wszystko pokazywać. Jest to sprawa świeża, wydarzyła się przed chwilą i niech to najpierw zostanie zbadane odpowiednio. I dopiero będzie można jakoś na to reagować, nie? Ja też chcę właśnie wyjaśnić, czy tam doszło do jakichś rękoczynów, czy nie. Bo z tego fragmentu, co dostałem, no to tam nie jest pobity, nie? Ale natomiast mogłem oczywiście dostać wycięty film, nie? Czy coś takiego. Natomiast w momencie on już leży jakby w sklepie, dookoła są ludzie, więc jeżeli wtedy nie był pobity, no to wątpię, że później go na przykład pobili na przykład w sklepie, no bo są przecież wszędzie kamery. Więc nie wiem dokładnie, ale no będę to wyjaśniał też. Kanał Timu X. Doszło też do dziwnej sytuacji, tylko to chyba nie trzeba się logować, żeby zobaczyć. Tylko czekajcie, kanał Team X. O co chodzi? Team X się nazywa Death Show. Oni dostali haka, czy o co chodzi już? Tak wygląda kanał Team X, ale czekajcie, chcę zobaczyć URL. Ja to się robi chyba tak, udostępnij. O. To będzie to, czy z tym? Chyba bez tego. A, zresztą tu już jest. Dobra, cofnijmy. Okej, kanał Timu X usunął wczoraj wszystkie filmy, chyba wszystkie, oprócz piosenek. Tak, zostały tylko piosenki. Prawdopodobnie wycofują się wszyscy reklamodawcy ze współpracy z tym kanałem. Co ze SKKF-em? Nie mam pojęcia. Pytałem Bartka Sitka i on przekazał podobno wszystkie materiały, jakieś wiadomości, co podostawał do jakiejś dziennikarz. I twierdzi, że to dobra dziennikarz, więc... Ale nie wiem do jakiego portalu, nie wiem, gdzie będzie jakiś artykuł, nie mam pojęcia. Co to za strona Social Blade? Dobra, przejdźmy do oświadczeń.